I witam wszystkich po raz kolejny serdecznie, jakżeby inaczej, w kolejnym materiale z gry Darkest Dungeon. Poprzednio było ciekawie. Rozwaliliśmy tego bossa, pokazaliśmy mu, gdzie raki zimują lub co inne zimuje. Nie wiem, co jeszcze mu pokazywaliśmy. Lepera w sumie też mógłbym, ale już za późno. No trudno. Zostawiamy trochę tej kasy, bo musimy mieć na wyprawę. Pytanie, gdzie się wyprawiamy? Co tutaj mamy? O, bardziej tak pod atak ją robić, to tak głupio moim zdaniem. To nie. To też nie. Kiepsko. Co tu robić? Co tu robić? Co by tu zrobić? Nie mam healera. Może być słabo. Chyba, że wezmę tą arbaleskę. Niech ona się szybko podszkoli. Będzie beka. Z czego się boisz? Lol. Lol. Na przykład zamiast eboli weźmiesz to. I damy radę. Będzie leczenie jakieś. Żałosne to będzie. Krótka. Mamy po prostu się ponapierdalać jak dziki. No co może pójść źle, mi powiedzcie? Weźmiemy sobie nawet 8, jolo. Choć czuję, że to będzie zły wór. Ale kogo to obchodzi? Jedna pochodnia, jakbyście mieli napierdalać szamblerem, bo jestem jolo. Ruiny mają wszelkie oznaki tego, że twój przodek był pieprzonym idiotą i kopał, i kopał, i kopał. Albo że kopał jako szalały. Nie wiem, jak to chcecie tłumaczyć. And what better place to begin than the seat of our noble line. Dobra, idziemy. Już początek zapowiada się ciekawie. Trochę stresu, wiecie, nie przeszkadza. Jeśli się trochę stresujemy, jest dobrze. Jeśli stresujemy się za bardzo, jest chujowo. Od razu pójdziemy tu, bo jest krótsza trasa. Nie będziemy jakoś się... Jest dodge. To jest najważniejsze. Uniknąłeś tego. Szlugsoneuszu, mój drogi. Szlugusiu. Szlugusie zła. Worek za workiem, ja nie wiem, co to zazwyczaj. Pewnie się okaże, że był tutaj jeden pokój walki. Dobra, nieważne. Miałem rację, dobrze wybrałem. Zaczynamy z wykopem. How quickly the time turns. Tak średnio bym powiedział. Nie wiem, dlaczego tak bardzo krytujecie jakiś, kurwa, nie wiem, hejterino w moją stronę, czy co. Ale zaraz się wami zajmę, śmiecie. Czegoś takiego nie szanujemy. Nie w tym domu. No właśnie, i się zaczyna już. Czy może jednak chcesz sobie na przykład go zaznaczyć? Zaznacz sobie. Dobra. Stonuj ich. Nieważne, jak się zamieniam, czy się nie zamieniam miejscami. Dobra. Confidence surges as the enemy crumbles. Dokładnie tak, jak mówisz. No, 12. Coś tam zrobiłaś. Dźgnięcie jakieś słabe. No, meh. Trochę heala, już się jasno robi. Oni nic praktycznie na nas nie mają. Ani krytów, ani HP. Give them no quarter. Mam taki zamiar, tak szczerze. Mi się wydaje. Dobra. These nightmarish creatures can be felt, they can be beaten. Dokładnie tak. I przekonajmy się, czy jest sens tu iść, czy nie. Nie ma sensu. Wyjdziemy tylko. Zobaczymy to. Powiedz mi, jaką masz szansę, mój kolego. Masz całkiem sporą, rozbroj to gówno. I tak pewnie się wpierdolisz, to i tyle z tego będzie. Udało się. O dziwo. Wchodzimy do środka od razu. No dawać, wchodzić. To było dobre. Darmowy stres. Taki do zbicia i... W sumie jakoś to się trzyma. Na razie nie ma co zbijać pochodni, bo i tak backtrackujemy, więc powoli nam spada, bo już to znamy. I teoretycznie biegniemy przez te lokacje. Ale tutaj już jest inaczej. Tutaj...
kompletnie gaśnie. O, idealnie bym powiedział, ponieważ musimy użyć tego na żelaznej dziewicy. Dobra, ale te łopaty to tak dziwnie, tak za dużo. Dobra, zrób coś takiego. M4A4 Haul. No dobra. Ona jest tutaj świeżakiem, nie wie co się dzieje, dostaje straszny wpierdol i nie wie, że tak ma być. Musi się przyzwyczaić. Przeciwnicy będą strasznymi skurczybykami. Może jakiś debuff w sumie byłby dobry. Ale nie wiem, nie wiem. Stun masz sporą szansę, że mu wpieprzysz, więc słabo. Rzuć się. No, widzicie, dacie radę. Co się przejmujecie jakimś gównem? No dobra, jest sens, bo to stresuje w chuj. Dostanie czaszką. Nie wiem, jaką masz prędkość. 6. Dobra. Coś takiego zrobimy. Ty wyskoczysz i go dobijesz. I tak, to powinno wyglądać. Nie było zajebiście. Było na dwa razy. Bone Commander. Wcześniej go nie widzieliście na pewno, ale zaskoczyliśmy tych śmieci. Skorzystajmy z tego. Czy potrzebujemy celności, czy czegoś potrzebujemy? W ogóle nie, napierdalamy po prostu. Na ślepo, tak dokładnie. Tak powinno być. Strzelisz raz. Co ty w sumie możesz zrobić? Możesz go teraz zastunować, to nie jest taki głupy. No, to jest sensowne. Wszyscy dostaną, ona jeszcze zakrytowała. Exactly where I called it. No, miejmy nadzieję, że to nie przypadek. Tak nie powinno być. Naprawiamy wszystkie błędy w trybie natychmiastowym. Może jeszcze ktoś z naszych? No dobra, coś tam dostała. Uważaj, żeby się jakoś nie stresowała specjalnie. Nie wiem, czy oni specjalnie tak celują, bo mam świadomość, że ona jest takim świeżakiem czy co, ale nie podoba mi się to. Dobra, po raz kolejny dostałeś stun. Lock. Przyjmuję na tę klatę przez ten pancerz. Dobrze. Zajebiście. Zbij tego. Dobra. Bum. I go nie ma. Ostresujesz się? Nie, jesteś za głupia na to, bo po co, nie? Zabijanie szkieletów dla ciebie to jest codzienność. Cały czas to robisz przecież. O co chodzi, nie? Ups. On ma speed 1. To damy go jej zabić. No, damy go jej zabić. Co tam, jolo. Raz się żyje, kurwa. No i warto było. Tak, piekielne ognie, jesteś dobra. Gówna nie jesteś dobra, masz farta. Ale? No właśnie. Błahe zwycięstwa, ale są zawsze zwycięstwami i to nie jest tak, że no, zwycięstwo, zwycięstwo, tylko no, małe kroki, ale do zwycięstwa. Dobra, spokojnie, nie panikujcie. Ona już tam w połowie jest odstresowana, zaraz się dowiemy, że tutaj coś jest. Nie? A nie, jednak musimy całość przejść. On presenting passage. Niby to jest takie 9 minut, ale intensywnej walki. Nie jest takie hop-siup. To zaczynamy stunem, musimy. Dobra. O, to było dobre, ten kryt. Ten kryt zmieni praktycznie całe pole bitwy. Będziemy mogli zrobić coś takiego. O. No siema. O kurde. Cały czas tej arbaleski. Hej, tu jakieś dzikie lesy. Dobra. Pomyślmy, ty musisz na pewno healować. Podchodzi pod żadną wątpliwość. Dobra, odstresują. Nie jesteś za głupia, dobra. Ty, nie wiem,
twój stun pewnie zabije. To nie ma znaczenia. Ona i tak go zabije. The glory. Dokładnie tak. O, dwie porcje żarcia. To idealnie dla ciebie. I idziemy przed siebie. No, może żarcie? Może jednak nie. Jednak nie. W sumie ty pójdź na swoje miejsce, tak dla bezpieczeństwa. Nie. O kurwa. Halt. Halt, Summerside. Decimated. Nie. Halt, Hammerside. Nie, nie pamiętam. Nie, no tak, mówię. Halt, Hammerside. Tak, zatrzymać czas młota. 70 do twojego 140. No musisz dać radę. Nie wierzę, że nie dasz rady. No. Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Co tu robić? Nie wiem. A twoje szanse na strzelanie w niego też nie są jakieś takie super słabe. No to debuffuj go. Się przyda. Chyba, że ci się nie uda. To się nie przydasz w ogóle. No już był zestunowany. Drugi raz się nie da na to nabrać. O, i dobrze. Dismiss jest na to odporny. Wręcz przeciwnie. Wkurzysz go i ci jeszcze odda bardziej, więc... No, z wyjątkiem kiedy nie odda bardziej. A jednak. Dobra, użyj tego. Trzeba ich trochę wziąć i osłabić. No zdebuffuj go, błagam. Raz. Jest. 12 accuracy. Może to coś zmieni, że będzie jakimś wylewem strasznym i nie będzie umiał celować. I powiedział, że się rzuć. Skrytem, ale się rzuć. Dobra. Jakoś z tym stresem tutaj sobie poradziliśmy. Ty spróbuj go zastunować. Prawidłowo. Jeszcze raz. Kurde, no to jego debuffy to jakieś, nie wiem, są szalone. No już nasze kryty nie są takie fajne, byśmy chcieli. Liczymy, że Szluxon dostanie na łapę. I na japę. No jak saper. Dobra, M4A4 Hał. Serio? Tylko ona się zestresowała. Jesteś wylewem, moja droga. Ale w sumie się nie dziwię, wziąłem takiego świeżaka, myślałem, że ona sobie da radę. Ona tak naprawdę poszła tylko, żeby się szybko podekspić. A resztę mają pokierować. I właśnie tutaj są efekty, że ledwo co se daje radę. Team po prostu ma dobrą kompozycję i tyle. Ale jakoś to musi działać. At least promises success. Nie śmiem wątpić. Dobra, wchodzimy do środka. Dawać. Kurwa mać. Tych śmieci. Jak świnie, kurwa, nienawidzę. Oni są w sumie tylko odpowiednikami świni, bo też mają 8 speeda, 16 HP i są cwelami ogólnie. Jebane cwele, kurwa. Pierwsze co robisz to... Już nawet nie muszę ci mówić chyba, nie? Że kryt jest potrzebny, żeby odstresować team. Dobra. Ty teoretycznie uklep tego. Mógłbyś stunować w sumie. Ajajajajaj. Dobra. A spokojnie. Wszystko da się tu naprostować. Może zesrasz i trafisz gdzieś poza okno i stłuczysz szybki. Dobra. Destroyed. Dobra. Nożować to se możesz. Twoją mamę. Twoją mamę. Teraz pozbywamy się niepotrzebnego stresu. Zajebiście. No, postaram się to jakoś wziąć i wyrównać. Się możecie zamienić, bo to wam różnicy nie robi. Nie przy tym skillu. Dobra. Jeszcze sobie podbijcie dodge. Dobra. Dobra, tam jakieś dźganie. No co ty zrobisz? Jesteśmy już tak przypakowani. Jesteśmy zbyt CMCZ dla ciebie. Jesteście zbyt budowniczy dla mnie. Kurde. Jest nadużywanie tej mechaniki, ale co tam. Ktoś musi, tak czy siak.
Ile masz? 40%. No to to powinno mu dać. No, jest przebitka, widać różnicę. Dobra, 9. Kończ to. 9 stresu to nie jest stres. As victories mount, so too will resistance. Dobra. No to otwieraj normalnie. Jesteś czarna, to wiesz, że można kraść. I wynosimy się stąd. Zrobiliśmy wszystko. Mogą zgasić światło. Dobra, ona nie wiem ile. No, coś tam dostała. Reszta tam ledwo co, ona już zaraz będzie miała kolejny level i nadgoni. No, deadly. Plus jeden kryt. No. Takiego quirka to ja szanuję, zwłaszcza, że on to jest cały czas kryt, kryt. Tutaj 64, tutaj 32. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos. That must be destroyed. Aha, rozumiem, że po rozwaleniu tego bossa stała się super bogiem, tak? Nie wiem. Zwyczaj. Challenging the Flash. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do tego, co robiliśmy ostatnio, czy nie, ale... Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Dobra, jakoś naprawimy to, żeby wyglądało. Is never without worth. Dobra, teraz kogo wyślemy na kurs szybkiego leczenia swoich chorób umysłowych? Nie no, jesteś opętany przez demony, musisz to mieć. Ty się boisz zwierząt, może być problematyczne. Z tobą sobie z czasem poradzimy, bo westawki na samym końcu się wysyła. Dobra. Tu cię boli. Teraz tutaj ziomeczki zapraszam. Słyszałem, że tam jakoś z tyłu jesteście. A no tak, ty jeszcze nie wbiłaś. Jesteś trochę słaba, trochę z tyłu, ale jesteś. Jest taka twoja zaleta, że no gdzieś tam jesteś, się przewijasz, fajnie, fajnie, ale tyle z tego było. O, Helionka, jasne. Helionki, jak pamiętam, były nawiązaniem do mojej znajomej, więc to musi być Lighto albo Lightning, niech to będzie Lighto jako pierwsza. Może to ogląda, może jeszcze pamięta, że żyje, chociaż wątpię, ale zawsze jest nadzieja, nie? Dobra, w sumie co jeszcze potrzebowałem? Adrenalin Rush chyba. No to dawaj, to robimy ten mój słynny build. To jest jedynka, to jest dwójka. Nie. Tak, to jest dwójka, to jest trójka, to jest czwórka. No to było dobrze ustawione. Widzę, ma odpowiednie chyba skille. Wziąłbym coś innego, ale nie będę się w to bawił. Arbaleska. Co by tutaj z tobą począć? Jesteś takim trochę wylewem. No ale coś trzeba spełniać w tym zespole, czyż nie? Jest to taka banda takich przydupasów, niedopasowanych, ale wszyscy pamiętamy o ich poświęceniu, dzięki któremu cała reszta dała sobie radę i wbiła się na wyżyny. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały z gry Darkest Dungeon, jak i z innych na moim kanale. Bywajcie! Jest pięknie, yeah!